Witaj na kijkowej ścieżce. Niedziela, 27 lutego 2011. Dzisiaj może parę słów o tej najpiękniejszej, najcudowniejszej zdolności, którą Stwórca mógł zasiać w umysłach swojego stworzenia. O tej cudownej, przepięknej, przewspaniałej, niezwykłej zdolności marzenia. Zdolności marzenia. Tego, że potrafimy marzyć, a to, że potrafimy marzyć, jest czymś niesamowitym. Cały ten świat może być światem wielkich szans, może być pięknym światem, może być światem rozwijanym w tak różnych kierunkach, dzięki temu, że potrafimy marzyć. Dlatego nie bój się marzeń. Twoje marzenia są właściwie jakby największym twoim depozytem na twoją przyszłość. Są czymś największym, co masz, czymś najwspanialszym. Nie bój się absolutnie nigdy marzyć. Dlatego, że marzenia stwarzają tą przestrzeń. Marzenia stwarzają jakby to miejsce. Marzenia są czymś jakby przygotowaniem do tego, żeby mogło się wszystko później realizować takim, jakim chcesz, takie, jakie chcesz, z tym, z kim chcesz, w taki sposób, jaki dokładnie chcesz. Spotykam bardzo często oczywiście ludzi, którzy mówią mi: Waldek, ale wiesz, ja nie wiem, co ja w życiu chcę, dlatego że tak naprawdę ja no po prostu nie wiem. Ja dopiero jak zobaczę, jak będę miał, to ja wtedy mogę powiedzieć, czy ja to chcę, czy to nie chcę, czy tego nie chcę. No i bardzo dobrze, ja to doskonale rozumiem. Dlatego rozwijaj swoje marzenia poprzez przebywanie w miejscach, oglądanie rzeczy, stawianie się w takich sytuacjach, w jakich chciałbyś być, z tym, z czym chciałbyś żyć, sposób, w jaki chciałbyś żyć. Po prostu ilekroć jedziesz gdzieś, widzisz jakiś salon samochodowy i tam są jakieś marki samochodów, które coś tam pobudzają w tobie, zatrzymaj się, wejdź do tego salonu, oglądnij te samochody, popatrz na to, rozwij swoje marzenie. Jeżeli jedziesz gdzieś i mijasz jakieś osiedle domków, widzisz, że są piękne domki, masz chwilę czasu, zatrzymaj się, zostaw samochód, przejdź się wzdłuż, pooglądaj te domki, może ktoś tam będzie na podwórku, porozmawiaj. Porozmawia o budowie tego domu, porozmawia o tym, jak się mieszka. Jesteś w jakimś tam centrum handlowym i masz troszeczkę czasu. Może pochodź po tych ekskluzywnych sklepach. No mówię tutaj może o takich, tylko tej jakiejś tej materialnej stronie marzeń, ale przecież marzenia są bardzo szerokie i dotyczą i materialnej sfery, i duchowej sfery, i emocjonalnej sfery, właściwie każdej z naszych sfer życia. W każdym razie to one kręcą światem, to one sprawiają, że, czy może koncentracja się na nich właśnie sprawia, że część ludzi idzie bardzo mocno do przodu, rozwija się, realizuje się w swoim życiu, a bardzo, bardzo duża grupa ludzi właściwie gdzieś tam stoi w miejscu, ponieważ boi się marzyć. Boi się marzyć, bo jak to często mówią, boją się rozczarowań, prawda? Jak im się nie uda, prawda? Jak wam się nie uda, to się wam nie uda, więc nie martwcie się o to. Wtedy się będziecie martwić. Jest wielka szansa, że wam się uda po prostu. Bądź marzycielem, wielkim marzycielem. Tyle na dzisiaj. Tu już naprawdę, wiesz, wiosennie, prawda? Jestem tu, gdzie była woda, wielka woda, nie tak dawno. Na razie, lecę dalej. Hej.